Modlitwą przy relikwiach błogosławionego Jakuba Strepy rozpoczął się drugi dzień archidiecezjalnych Dni Młodzieży we Lwowie. Około 500 młodych chłopaków i dziewczyn za wstawiennictwem błogosławionego patrona modlili się o pokój w Ukrainie, prosząc o odwagę i męstwo dla wojska ukraińskiego, a także o mądrość dla dowódców armii i państwa. Drugi dzień archidiecezjalnych Dni Młodzieży był poświęcony miłosierdziu i różnym sposobom okazywania tego miłosierdzia tym, którzy go potrzebują. Pracownicy i wolontariusze Caritas Spes Ukraina opowiadali o tym na konferencjach tematycznych, zachęcali młodych ludzi do czynienia dobra i włączania się w różne inicjatywy charytatywne. Ważnym momentem tego dnia była też msza święta, podczas której modlili się wspólnie księża, osoby konsekrowane oraz uczestnicy archidiecezjalnych Dni Młodzieży. Przewodniczył Eucharystii arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, a kazanie wygłosił biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło. Zachęcał on młodych do częstej spowiedzi, do rozmowy z Bogiem na modlitwie oraz zapraszał odpowiadać tak na powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Po południu uczestnicy archidiecezjalnych Dni Młodzieży zostali podzieleni na grupy grające w piłkę nożną i siatkówkę oraz na grupy zainteresowań. Nie brakowało więc modlitwy i rozrywki. Dla nas tělem i krví Hospoda našeho Ісуса Христа. Прости нам провини наші від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром. До мене, але скажи лише слово і одужає я душа моя. Nas. Świętego Amen. Za współpracę i towarzystwo dla